Witam wszystkich na kanale Bocznym Nurtem i dzisiaj krótki filmik polecający ciekawe wydarzenie, które trwa właśnie teraz, czyli Taiwan Now. To efekt kooperacji Tajwanu i Japonii, odbywa się stacjonarnie w tych dwóch krajach, ale także online w trójwymiarowym środowisku wirtualnym, dostępnym całkowicie darmowo do międzynarodowego wspólnego zwiedzania na komputerach, laptopach czy telefonach. Taiwan Now wykorzystuje sztukę zarówno współczesną, jak i tradycyjną do poruszania tematów historii, tożsamości i etniczności Tajwanu, co zwłaszcza dzisiaj wydaje się być potrzebne. W cyfrowym środowisku znajdziemy trzy wydarzenia, w których możemy uczestniczyć o różnych porach dnia. Po pierwsze jest to więc wirtualny koncert, gdzie możemy doświadczyć muzyki zakorzenionej w tajwańskiej kulturze, czy to w wydaniu muzyki klasycznej, czy w formie pieśni ludowych, a wszystko wsparte jest o cyfrowe wizualizacje, co składa się na multimedialne ciekawe doświadczenie. Po drugie znajdziemy tam mały, wirtualny festiwal filmowy, gdzie możemy obejrzeć video arty, pełnometrażowe filmy czy zestaw animacji, które także poruszają tematy istotne dla Tajwanu, reprezentując jego współczesną, jak i dawniejszą kulturę. Wszystkie filmy brzmią bardzo ciekawie i to pewnie jedna z niewielu okazji do obejrzenia większości z nich, zwłaszcza w tak niecodziennych warunkach, kiedy sala kinowa wygląda w ten sposób. I po trzecie możemy doświadczyć wirtualnego teatru, czyli chyba najbardziej tajemniczego i nieuchwytnego ze wszystkich trzech atrakcji. Organizatorzy opisują go jako wirtualna medytacja nad zazębiającymi się realiami kosmicznej, historycznej, kulturowej, rodzinnej i personalnej świadomości. Trudno dodać coś więcej. Wydarzenie wirtualnie trwa do 14 listopada, a program dostępny jest już w środku. Proszę tylko zwrócić uwagę na różnice w strefie czasowej. Samo środowisko wirtualne zostało stworzone przez NAXS Corp, albo może NAXS Corp, czyli tajpejską grupę artystów zajmujących się mediami cyfrowymi, które mają zniekształcać wyobrażenia widowni na temat przestrzeni i audiowizualności, wykorzystując do tego celu rozmaite elementy teatru, instalacji i performance'u. Uczestniczyłem już kiedyś w dwóch wirtualnych koncertach organizowanych przez tę grupę i mogę jedynie serdecznie polecić i zachęcić do śledzenia ich nadchodzących wydarzeń, bo to absolutnie wyjątkowe i bardzo XXI-wieczne medialne przeżycie. W 2019 roku grupa została zaproszona na festiwal Ars Electronica, czyli chyba największy i najważniejszy festiwal sztuki elektronicznej, zaczynają więc być coraz bardziej rozpoznawalni i docenieni. Wydarzenia takie jak Taiwan Now służą za wspaniały przykład syntezy nowych mediów z całą resztą sztuk i kultur, a środowisko cyfrowe pozwala na przekroczenie granic narodowych i technologicznych. Dodatkowo w tym przypadku poruszone zostają współczesne przemiany kulturowo-polityczne. Zapraszam więc na stronę wydarzenia, czyli taiwannow.org i zachęcam do śledzenia zaangażowanych artystów, do wspólnego zwiedzania wirtualnego środowiska i do poznawania kultury Tajwanu. Do zobaczenia.